archiwum TVG9, Super Express na swoim portalu se.pl publikuje sensacyjny ostatni wywiad z Andrzejem Leperem. No, wywiad ten potwierdza moje tezy, które najpierw zaraz po śmierci Lepera postawiłem, że to nie była jednak śmierć samobójcza, oraz w pewnym stopniu moje tezy dotyczące afery gruntowej i faktycznego jej charakteru. Chciałbym Państwu zaprezentować go. Nie jest moim celem absolutnie naruszanie praw autorskich Super Expressu. Po prostu chodzi mi o to, że ten wywiad no, może po prostu zniknąć, może Super Express pod różnymi naciskami być zmuszony do jego usunięcia. Tak więc na wszelki wypadek archiwizuję go w TVG9. A nie, Pan wykończy. Oni Panu nie podarują. Niech Pan uważa. Ci ludzie, którzy przychodzili do mnie do biura, czy tu, czy na Marszałkowskiej, a nie, Pan wykończą. Przecież to nieprawda, dzisiaj skorzystają z tej sztuki wojny, na końcu to trzeba wbić nóż i koniec. No. Że oni chcieli mnie wciągnąć w ten wir, w korupcję, której dokonywali, i to się nie udało. Więc wymyślili. Wicepremierem nie tak dawno, 6 lat w Sejmie, przewodniczącym partii. Przecież to nie problem, dzisiaj skorzystając z tej sztuki wojny, na końcu to trzeba wbić nóż i koniec. No. Przecież to żaden problem. I może to zostanie dla podobnych, chociażby, że ja o pewnych sprawach jednak wiedziałem. Nie mówiłem nawet najbliższym współpracownikom, bo ktoś mógłby uznać mnie, że już mu tam coś się w głowie miesza, wszędzie widzi wroga. Ja zawsze byłem, no tak jak w tych działaniach nieraz jeździłem z ludźmi, okazuje się, że oni mieli dużo racji. Bo patrz, ten niepewny, że ten samochód za nami, ten tu. Ci ludzie, którzy przychodzili do mnie do biura, czy tu, czy na Marszałkowskiej, a nie, Pan wykończą. Oni Panu nie podarują. Niech Pan uważa.